Kilka. Później. Dzień dobry. Dzień dobry. Właśnie sobie z Lilką spacerujemy. Ostatnio jest trochę mniej story i filmów na YouTubie, a to przez to, że złapało mnie choróbsko i w sumie ledwo mówię. Ale no, do konia trzeba przyjechać kilka razy dziennie, wyprowadzić na spacerki. Także choroba nie może mi w tym przeszkodzić. No, ale żeby nagrywać odcinek, to już raczej nie mam siły. Powiem wam jeszcze, że moja... Ej, Lila, no nie pchaj mnie, co ty robisz? Chodź tu. No, powiem wam jeszcze, że moja alergia na siano się bardzo, ale to bardzo wzmocniła. Wczoraj ładowałam siano w siatki, w maseczce i w rękawiczkach i z lekami jeszcze wziewnymi i nic to nie pomogło. Zaczęłam się tak dusić, że nie mogłam złapać tchu, więc no ja nie mogę tego robić. Muszę kogoś poprosić o pomoc, bo nawet jakbym bardzo chciała te siatki ładować sama, ja nie jestem w stanie. Zaczęłam się tak dusić. Nie mogłam złapać tchu, leki nie działały. I to tylko... To było po 10 sekundach, odkąd zaczęłam dotykać siana. Z dnia na dzień jest coraz gorzej. Także... No nie mogę. Właśnie był u nas fizjoterapeuta i Dila, proszę. Kolejny rachunek do zapłacenia za ciebie. Proszę. No, dawaj kasę. Bo ja już nie mam na ciebie, naprawdę. Codziennie przyjeżdża weterynarz do ciebie, codziennie, albo fizjoterapeuta, bo cały czas coś sobie robisz. Wczoraj też był, bo z tego ucha się cały czas babrze i nikt nie wie, co to jest. Boże, masz. Proszę. Proszę dać mi kasę za to wszystko. Wracam od Dilki do domu, a w domu czekała na mnie paczka niespodzianka od Horseline. Kompletnie się jej nie spodziewałam, także no, byłam trochę zdziwiona. Przepraszam za mój głos, ale jak wam mówiłam, choróbko mnie dopadło. Cieszymy się, że razem z nami dbasz o swojego konia Team Horseline Pro, także bardzo mi miło za taką niespodziankę i zaraz razem z wami ją otworzę. Na początku mamy taki ładny list, w ogóle możecie go sobie przeczytać. Cześć Aleksandra. I w paczce umieściliśmy dwa nowe produkty i jest to cynk oraz miedź. Niedawno te produkty właśnie miały premierę w sklepach. I tak, zalecenia do stosowania. Cynk na co może być? Na nawracającą, trudno gojącą się grudę, na wolne tempo przyrostu rogu kopytowego, na kruchą, łamliwą puszkę kopytową i do tendencji na gnijące strzałki. Natomiast miedź możemy stosować, gdy mamy problem z układem odpornościowym i nerwowym, również na złą kondycję kopyt, na niedokrwistość i problemy z sierścią. Także będziemy na pewno testować. Tutaj mamy... produkty, miedź oraz cynk. Zobaczcie, w jakich ładnych opakowaniach. I też dostałam dwa dodatkowe takie opakowania, które będą w dzisiejszym konkursie. Będziecie mogli je wygrać. A oprócz tego dostałam jeszcze jeden suplement od Horseline'a. I Horseline chyba ogląda moje story, ponieważ dostałam probiotyk, który może być dla koni kolkujących, ponieważ, już wam tutaj czytam, jak on działa, odpowiada za prawidłowy przebieg procesów trawienia, zapobiega zbijaniu się treści pokarmowej, co może doprowadzić do
atonii przewodu pokarmowego i zalegania treści pokarmowej. Hamuje procesy będące przyczyną wzdęć wywołujących kolki, tak? Kolki w okresach ograniczonego ruchu. Czyli zobaczcie, suplement idealny dla Dili. Horsley musiało mnie oglądać, także na pewno już i od dzisiaj będę go podawać. Zobaczymy, jaki przyniesie efekt. Bardzo, bardzo dziękuję Wam za taką miłą niespodziankę, a Wy pamiętajcie, że z moim kodem ALEXA10 macie 10% zniżki na wszystkie suplementy ze sklepu Horseline, także dla koni kolkujących to może być dobre. No i była dzisiaj u nas pani fizjoterapeutka, tak jak Wam mówiłam. Powiedziała, że na te puchnące nogi Dili najbardziej pomogą chłodzące ochraniacze wibrujące. Nawet już nie te magnetyczne ani nic, bo to nie pomoże. No i słuchajcie, poszukałam tych ochraniaczy i znalazłam mega fajną promocję, także Wam mówię, że na stronie Horse są super promocje i chyba z 1140 zł za 700 coś, także zapraszam, możecie sobie kupować. Jeśli ktoś by potrzebował, to Wam mówię, no bo akurat dla mnie to fajna promocja, kilka stówek zaoszczędzone. Tutaj Wam pokażę, o które ochraniacze mi chodzi i one są już w promocji i potem tam do góry jest jeszcze jakiś kod, który możecie wpisać i on daje Wam jeszcze jedną promocję. Nie mówię tego, że mam za to ten, że sponsorowane to jest czy coś, tylko że po prostu może ktoś potrzebuje, tak jak ja, i sobie kupi taniej. Zobaczcie to, siedzę na koniu. Szok! Ale to nie Dilka, tylko nasza Dorka, którą już też znacie. Sobie trenujemy. I mam dla Was też info, ale nie patrzcie na mój kask, bo jeszcze w kasku Nicoli i wyglądam w nim jak nie powiem co. Mam dla Was info, że od piątku do soboty i od piątku godziny 11 będę z Martim w Koninie w sklepie Horse & Pony z okazji Dnia Ambasadora i będzie z nami taki meeting, także zapraszamy wszystkich chętnych do Konina, do sklepu Horse & Pony od piątku godziny 11. I mamy dla Was przygotowane masę atrakcji. Również od piątku będą ogromne rabaty w sklepie, specjalne boksy ambasadorskie, także kto nie będzie mógł być z nami w Koninie, niech wchodzi na stronę online sklepu, ponieważ naprawdę będzie się działo. I więcej się dowiecie w dzisiejszym poście na stronie Horse & Pony, w sumie na Instagramie. Także serdecznie zapraszam. Dorcia była dzisiaj przecudowna. Normalnie szok, jak mi się na niej dzisiaj dobrze jeździło. A dzisiaj w ogóle jeżdżę w dresach, bo jakoś tak wyszło, że nie ubrałam bryczesów. No, także dresiki, ale wszystko spoko, a buty jeździeckie chociaż mam. Pani Delilah miała iść na spacer, ale skończyło się jak zwykle na trawce. A, koniec spaceru. Albo inaczej Ole ma piękną klacz, która wisi Dilu nie. Jeśli jej nie lubisz, lepiej zeskroluj. Ja ją wręcz uwielbiam i jest moją idolką. Jesteśmy już z Matim w Koninie w sklepie jeździeckim Horse & Pony i od dzisiaj przez cały weekend czeka na Was pełno atrakcji i rabatów. Na wszystkie zakupy macie minus 20% zniżki z kodem AMBASADOR, tutaj Wam zaraz napiszę. A dodatkowo na stronie internetowej powstały specjalne ambasadorskie boksy z różnymi rzeczami. Każdy boks jest inny, o innej wartości, także możecie sobie wejść na stronę internetową, bo boksy są tylko online i zobaczyć, co fajnego dla Was przygotowaliśmy. Za jakiś czas wstawię story i Wam dokładnie również te boksy pokażę tutaj na story i co się w nich znajduje. Pamiętajcie koniecznie, że jak składacie zamówienie i w uwagach poprosicie o naklejki z Dilą, to właśnie takie dostaniecie, taką Dilunię, będziecie mogli sobie przykleić na pakę albo w pokoju, także nie zapomnijcie o nie poprosić. No dobra, także wchodzimy do sklepu. Na pierwszy rzut Mati. Tutaj mamy czapraki z Matesa, pełno ubrań, nowa kolekcja z Shokemile. Zaraz Wam wszystko popokazuję dokładniej, ale było pytanie. Do koła pozdrawiamy? Moje koleżanki, kuzynów i kuzynki. Serdecznie pozdrawiamy.
Dzisiaj, w drugi dzień Dnia Ambasadora, mamy sesję kolekcyjną dla sklepu. Jestem ogarnięta. Nawet mam jakiś makijaż. Nie wiem, kiedy by mnie ostatnio w makijażu widzieliście. Także idziemy się pocić. Obowiązkowo do księżniczki też trzeba przyjechać, chociaż już jest tak zimno, że to jest jakaś masakra. Ejka, jadę właśnie ze stajni, z wieczornego spacerku z Dilą. Ale słuchajcie, co robi Mati? Mati jest właśnie w pociągu do Strzegomia. Tak, to ten niekoński chłopak, który kiedyś po prostu na samą myśl o stajni robiło mu się niedobrze, mdliło go. Do konia by po prostu nigdy nie podszedł, a każdy temat koński to po prostu rozpoczęcie tego tematu, to była tragedia. Jedzie z własnej nieprzymuszonej woli, wręcz szczęśliwy, wręcz, nie wiem, wręcz frunie, na zawody konne do Strzegomia, do obsługi no, tych zawodów na cały tydzień. Chyba stworzyłam prawdziwego koniarza, także apeluję do wszystkich dziewczyn, których chłopacy po prostu gardzą końmi, że nie przekreślajcie ich, to da się zmienić, to się zmieni, na przykładzie Matiego możecie ich naprawić. Dodam jeszcze tylko, że ja nawet nie jadę na te zawody, a on jedzie sam na pracę wśród setek koni. A kto jest ze Strzegomia, to może go odwiedzić i przynieść mu monsterki. Na pewno się ucieszy. Witamy wszystkich w ten zimny, zimny dzień. My się właśnie z Dilą spacerujemy. Teraz mamy w sumie przerwę na trawkę. Ale słuchajcie, dzisiaj mijają równe 2 tygodnie od powrotu Dili z kliniki i dzisiaj zaczynamy spacerować już nie 10 minut 2 razy dziennie, ale 15 minut 2 razy dziennie. Normalnie szok, taki progres. Jeszcze jedno, dzisiaj z tego miejsca chciałabym podziękować wszystkim z całego serca, którzy włączyli się do akcji jakby oglądania moich filmów, gdy zbieraliśmy pieniążki na klinikę. Dzisiaj się dowiedziałam, ile udało się uzbierać z tego oglądania filmów, pieniążków i ja naprawdę jestem w szoku. Za to udało się całą klinikę opłacić, także naprawdę bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję. No nie spodziewałam się takiej siły i to tylu osób, które będą oglądać te moje filmy i przyczynią się do tego, żeby udało mi się wszystko opłacić. Normalnie wyszło chyba lepiej niż jakbym zakładała faktycznie tą zbiórkę, bo przynajmniej nie musieliście tracić swoich pieniążków z własnej kieszeni, a przyczyniliście się do tego, że YouTube mi je przekazał. Dila ma trawa time. W ogóle muszę jej już chyba przepleść te warkoczyki, bo ona cały czas ma te same. I tak w sumie się dobrze trzymają, ale te już wymagają ponownego zaplecenia, bo już są rozwalone. No ten pas od bandaża, od kleju, od opatrunku jeszcze trochę minimalnie jest. Tak powolutku, powolutku schodzi codziennie. No i tak Dila wygląda, słuchajcie, po operacji. W ogóle wczoraj mi uciekła, tak? Wczoraj mi uciekła, a jaka była szczęśliwa, że udało mi się jej się uciec mi w końcu. No, także zdrowy koń. Update z ucha już, o Jezus, Dila, muszę tu przejść na drugą stronę ciebie. Z ucha już nie leci, pokaż to ucho. I także zagoiło się w sumie tylko od zewnętrznego przecierania manusanem i jodyną.
poniedziałek z paczkami to zawsze lepszy poniedziałek, także już Wam pokazuję, co do mnie dzisiaj dotarło. I zaczynamy od paczki z Candy Horse z nową kolekcją ciasteczek halloweenową. Tak jak widzicie, ciasteczka są typowo halloweenowe. W ogóle zdobienie tej dyni jest dla mnie tak genialne, tak precyzyjne, że naprawdę candy shock. Tutaj mamy nietoperze, jednak dla mnie największym hitem są halloweenowe precle. Jejku, no to jest cudo. Dodatkowo doszła dostawa paluchów lukrowanych, prześlicznych oraz ziołowych, a także taki jesienny, dyniowo-marchewkowy torcik. Pamiętajcie, że z kodem Alexa10 na wszystko macie 10% zniżki, a te precle to no musicie je mieć. Natomiast w drugiej paczce przyszły mi te ochraniacze dla Dili chłodząco wibrujące, które ostatnio kupiłam. Tak one wyglądają, tu jest ten ochraniacz, tu jest ten akumulator chyba, który ma wibrować. Ja w ogóle muszę je ogarnąć, jak się je używa, bo w sumie nie wiem. Tu jest ta chłodząca wkładka, którą chyba się wkłada do zamrażarki i potem się wkłada do ochraniacza i ona chłodzi. I jak ktoś ma te ochraniacze, to odpowiedzcie mi na kilka pytań. Pierwsze, czy można włączyć jednocześnie wibrację i chłodzić zamrożoną tą wkładką, czy albo są wibracje, albo ta lodowa wkładka. I czy trzeba dokupić więcej tych akumulatorów, bo tu jest tylko jeden, a tych przegródek jest więcej i nie wiem, czy ja mam dokupić tyle, aby w każdej tej przegródce był akumulator, także możecie mi dać znać. Nie pokazałam Wam w sumie najważniejszej rzeczy, a mianowicie mam już pierwszy kalendarz i pierwszy jest z Efola. Kto ma z Efola już kalendarz, to dajcie koniecznie znać. Mamy dzisiaj datę 11 października, a to oznacza, że już za równo miesiąc rozpoczyna się Kawaliada w Warszawie i oczywiście ja tam będę razem z Matim, ale będziemy tylko na weekend. Będziemy całą sobotę i całą niedzielę, niestety w czwartek i w piątek nie, ale w weekend mam nadzieję, że uda nam się z Wami spotkać i będzie super zabawa. W ogóle już się tak nie mogę doczekać. Pierwsza Kawaliada po tylu po prostu miesiącach bez Kawaliady. Przez pandemię i tak dalej, w końcu z publicznością, ze stoiskami, będzie super. Następnie mamy Kawaliadę w Poznaniu, jakoś w grudniu, chyba w drugi tydzień grudnia. I tam już będę codziennie, czyli od czwartku do niedzieli, cały czas na Kawaliadzie, bo w sumie ja mieszkam przy Poznaniu, to jest bliziutko. No więc już się mogę doczekać, będzie super, 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 super. Następnie mamy Sopot i Kraków. Jeśli nie zamkną granic, to w Krakowie nie będę, bo jedę na narty, akurat wtedy mam ferie. I w Sopocie prawdopodobnie będę. Następnie mamy Sopot i Kraków. Jeśli nie zamkną granic, to w Krakowie nie będę, bo jedę na narty, akurat wtedy mam ferie. I w Sopocie prawdopodobnie będę. Ale też nie jest to tak w 100% pewne jak Warszawa i Poznań. Jest dobrze. 6 rano, a my na sesję do Warszawy. Jesteśmy z Nicolą już gotowe i dzisiejszy nasz look to jest bordo z granatem z nowej kolekcji. W ogóle ta czapka jest tak urocza, tak ładnie wygląda. Dobra. Idziemy się pocić. Panka w szachy! No i co? Przygotowujemy się już na sesję i zaraz się. Zobaczcie, jesteśmy sisters. Chodź tu, Julia. Chodź, Nicola. O, zobaczcie! Jak i kupa! Pięknie! A daj nogą ją! Udało mi się już wrócić spod Warszawy z sesji. Od razu przyjechałam do Dili, bo dzisiaj na spacerku jeszcze nie była, więc ma taki dłuższy spacerek z przerwami na trawkę. Trochę ciemno jest, ale
Mam nadzieję, że słyszycie chociaż jak sobie skubię. No, trasa była strasznie długa, od w sumie czwartej coś na nogach, ale Jezu, było super, naprawdę. Ja od weekendu przechodzę taki ogromny reset, wraca mi tyle energii, naprawdę najpierw świetny dzień ambasadora Horse and Pony, spotkanie z ekipą, z Asią od Kassel i naprawdę super weekend, a dzisiaj sesja z drugim teamem, tym razem z teamem Cavalier, spotkanie pierwszy raz wszystkich ambasadorek, super, super zabawa, oczyszczenie głowy, no same dobre rzeczy w sumie teraz się dzieją, łącznie z tym, że po deal już nie widać, że jest jakkolwiek chora. Także jak to mówią, po burzy wyszło słońce, no i mamy teraz to słońce razem z Dillą. Nie no, super było, naprawdę mam takie miłe wspomnienia, tyle dobrej energii teraz, która wróciła, że mam nadzieję, że już teraz wszystko będzie dobrze, bo wszystko wraca na swoje miejsce. No i w ogóle widziałam, jakimi cudownymi ludźmi się otaczam, także to też dało kopa. I widzimy się ponownie, słuchajcie, na Cavalierze w Warszawie w sobotę i w niedzielę. I tam też będziemy całym teamem, także już nie mogę się doczekać. Założyłam Dilly pierwszy raz te ochraniacze wibrujące. Zobaczcie, słuchajcie jak wibruje? Powinno być słychać, jaka stoi, co się dzieje. Chłodzimy nóżki, chłodzimy i wibrujemy. To jest kręgosłup, to do góry? Tak, dokładnie tak. A tu na dole mamy serce, widać jak się rusza. Takie czarne? Dokładnie tak. No to wszystko dobrze. Dobra, on się rozwija normalnie, wszystko tutaj jest prawidłowo. Akcja. Powiem wam, że Dilla tak mocno czuje, że ona jest w ciąży i z dnia na dzień chyba coraz bardziej, bo jak wychodzę z nią na spacerki i jakikolwiek koń przejedzie obok nas, to ona się tak strasznie rzuca z zębami, próbuje kopać zadem. Nawet jak ten koń jest, nie wiem, 10 metrów od niej, to ona prawie, że mi się wyrywa, żeby go tylko zaatakować. I to nawet koń, z którymi miała bardzo dobre stosunki przed ciążą. I niezależnie, czy to jest klacz, czy wałach, atakuje wszystkie konie po prostu z taką nienawiścią. Ale to właśnie weterynarz mówił, że to są hormony i przez to, że broni źrebaka, który jest w brzuchu. I nie pozwala dlatego, żeby żaden koń wokół niej był. No więc jest teraz taka agresywna mamuśka. Teraz dokończymy pytanka, była przerwa, bo właśnie miałam kurs włoskiego. Zapisałam się ze studiów na Erasmusa na włoski, jednak jest kurs od podstaw, a ja już dosyć umiem ten włoski, tak trochę się nudziłam, nie wiem czy nie zrezygnować w sumie. No, a teraz jedziemy z Nikolą do stajni i Nikola wsiada sobie na Odyseję, a ja pochodzę z Dillą i poodpowiadam wam na resztę pytanek. Nikola szykuje Odysejkę. A tu Dilla się przygląda, co robimy. Dzień dobry pani. Jak byś chciała jechać, nie? No zaraz ją też weźmiemy, ją na spacerek, a ty siadasz. Nie? A zobaczcie w ogóle, jak fajnie teraz ta bramka się nam przydaje, bo Dilla nie ma otwieranego boksu i bym już kompletnie zgłupiała, bo będąc cały dzień taka zamknięta w tym boksie. A tak przynajmniej ma bramkę i sobie wygląda na świat. Nie? Dziubku. W ogóle, odkąd Dilla miała tą operację, tą kolkę i operację, to mam nową manię, nowe natręctwo. Co jestem w stajni, to przykładam ucho i słucham, czy jej chodzą jelita. Normalnie zawsze to robię. I jak przyjeżdżam i jak wyjeżdżam, cały czas sprawdzam, czy jej działają jelita. No, tak dla bezpieczeństwa, wiecie. Niestety, tak jak widzieliście, było dzisiaj pełno osób na hali, chyba z 15, więc musiałam skupić się na Nikoli i żeby nikogo nie wjechała. Więc teraz Dillę biorę na spacerek osobno i już na tą halę się nie pakujemy, bo jak
tam jest tyle koni i ona ma zacząć wszystkie atakować, tak jak wam wczoraj mówiłam, to lepiej nie ma co ryzykować. I ona sobie pochodzi na dworze, na placu. I może wam teraz dokończę pytanka. Dzieczna dziewczynka. Dobra, wróciłam do domu i czas jeszcze zrobić wieczorny unboxing paczuchy, która przyszła od Horse & Pony. Tutaj nawet widać dla Aleksy, specjalnie dla mnie. No i po prostu przez to, że brałam udział w tej sesji dla Horse & Pony, mogłam sobie wybrać jeden outfitik z tej sesji. I teraz uwaga, możecie zgadywać, jak oglądaliście mój film z sesji, to możecie zgadywać, który outfit sobie wybrałam. Tutaj wam naklejkę teraz wstawię i będziecie mieli chwilę na zgadnięcie, który outfit Aleksa mogła wybrać. Dobra, jedziemy z tym. Otwieram. Zapakowałam. Dobra, tą naklejkę może uda nam się tak. Jest okej. Okay. Jak ja kocham otwierać paczki. O Jezu, ale zapakowane. Zobaczcie w środku to. Ile siana. Dobra, mamy naklejki z Dillą. O, dostałam dla siebie naklejki z Dillą. Naklejki Horse Pony. I uwaga, teraz chwila prawdy. Kto odgadł, który jest outfit? Uwaga! Jest to outfit niebiesko-różowy. Tak, w ogóle większość osób odgadło. Tak mnie dobrze znacie, zaraz wam to wszystko ładnie pokażę. Czyli w paczce mamy bezrękawnik z Shokemila i ten kolor nazywa się Jeans Blue, ten co wam pokazywałam, jak byłam w sklepie i po prostu się w nim zakochałam. Do tego zestawu jest jeszcze czapka, też z Shokemila, trochę w sianie tym sztucznym teraz, ale też właśnie w kolorze Jeans Blue, aby tak ładnie pasowała. No jak wam mówiłam, w filmie strasznie mi się ten zestaw podobał z tą pudrową techniczną jeździecką koszulką, która jest również z Shokemila, z tej samej kolekcji. Z tyłu ma w ogóle takie diamenty świecące. No więc ten zestaw jest przecudowny. I to jeszcze nie koniec, bo dostałam długopisy, taki różowy z logo, a w sumie jeszcze czarny. I tutaj jest ten termos, który był też w boksach. O. Pokażę wam teraz z bliska te rzeczy i wam od razu podlinkuję do sklepu, abyście sobie zobaczyli, jak komuś się też spodobają. Także tutaj macie gdzieś link. Ta bluzka ma w ogóle najładniejszy odcień takiego pudrowego, brudnego różu. Naprawdę, to jest taki idealny kolor. Ja mam rozmiar XXS. Ja normalnie mam XS, ale z tego szoko rozmiarówki tak dziwnie wypadają i XS na mnie wisi, a XXS jest dobre. Więc sobie wzięłam taki rozmiar. Tutaj ma z przodu diamenciki, tu są diamenciki i z tyłu też są diamenciki. A z boku ma taką pudrową koronkę. I mamy bezrękawnik i w ogóle kolor tego bezrękawnika to jest dla mnie taki hit, jest tak przepiękny. Trochę tutaj teraz przekłamuję w tym telefonie, bo on jest naprawdę, wpada taki prawdziwy jeans i takiego koloru jeszcze nie widziałam chyba wśród marek jeździeckich. Ja mam rozmiar XS z tego co pamiętam, tak jest XS, no i naprawdę bardzo ładnie leży, jest tutaj tak wyprofilowany w talii, tak ładnie właśnie wygląda, nie ma kaptura, tylko ma taki wysoki kołnierz i jest ciepło w szyję, także o, tak się rzeczy prezentują. No i pamiętajcie, że z kodem Aleksa macie 15% zniżki na całe zakupki w Horse & Pony, także zapraszam. A, nie zauważyłam jeszcze liścików. W podziękowaniu za te kilka miesięcy cudownej współpracy przygotowaliśmy specjalny zestaw, który mamy nadzieję ubarwi tobie tegoroczną jesień. Dziękujemy, że jesteś z nami. A, dziękuję bardzo za taki liścik. Dobra, jeszcze jedna rzecz, bo to muszę wam pokazać. Ja myślałam, że to jest taki zwykły termos. A on jest takim dzióbkiem. Jakby od razu możecie z niego pić, a nie przelewać, tak jak zawsze się z termosu przelewa na krętkę czy w kubeczek, tylko on jest takim super dzióbkiem, zamykany, tu można zablokować, żeby się nic nie otwierało, nie no super, super na
zimne dni w stajni. I z tego co wiem, to będzie w ofercie i nie tylko w tych boksach, które były ambasadorskich. Także no, polecam zaopatrzyć się w taki termosik. I nie tylko w tych boksach, które były ambasadorskich. Także no, polecam zaopatrzyć się w taki termosik. Nikola ma dzisiaj całą halę dla siebie, więc ćwiczymy drążki po przekątnej. No, cała puściutka dla nas. Jak tam dzisiaj było? Super. Odysia nasza kochana. Hello! Witamy Was z Dilką w ten zimny dzień. Słuchajcie, ja już dzisiaj miałam pobudkę o 5.30, ponieważ zaczęłam stacjonarne zajęcia na studiach. I dzisiaj miałam oczywiście pierwsze zajęcie na 7.30 i to jeszcze takie zajęcia sportowe, gdzie kazali nam się ruszać i cokolwiek robić o 7.30, także to była tragedia. Myślałam, że tam zasnę normalnie. No i teraz, tak, te zajęcia trwały 4 godziny. I teraz przyjechałam od razu do Dilki na spacer i na trawkę. Masakra, wolałam już zdalne. W ogóle dzisiaj skompletowałam sobie bluzę z pomponem. Normalnie matching życia. A jest to bluza z Be Passion, z tymi fajnymi naszywkami, o której Wam kiedyś mówiłam. Byłam w tej bluzie na zajęciach i dzisiaj sobie przyłożyłam tutaj te naszywki, które są na rzepy. Z obrazkiem konia, spania i kuli ziemskiej, żeby widzieli, że nie chcę tam być i żebym wolała być już w tych miejscach, co sobie nażyłam. Najlepiej to w łóżku. Późna godzinka, ale nogi trzeba zwibrować. Czytam. Hello, mam do Was pytanko, bo w sumie coś ostatnio planuję, ale nie wiem, czy byście byli w ogóle na to chętni, także teraz przychodzę do Was z zapytaniem, czy byłby ktoś chętny na zimowy obóz z Aleksą? Takie wiecie, no zimowy turnus, śnieg, konie, może kuligi i ja. Dajcie koniecznie znać w ankiecie. Kolejny kawaliadowy update. W Warszawie będę jednak już od czwartku. Czyli najpierw miała być sobota, niedziela, potem doszedł piątek, a teraz jeszcze czwartek. Czyli we wszystkie dni z Matim jesteśmy. Zapraszam. Z mniej ważnych informacji mizerka też będzie. Ale dzielny koni. Widział ktoś takiego konia, co stanie w basenie. Super koń, chodź. Tak. Trawka jeszcze przed spaniem. I zaraz idziemy włączyć ochraniacze. I do spanka. Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj w ten piękny dzień, bo słońce w końcu świeci. I słuchajcie, jadę do stajni. Ale jadę do stajni w bryczesach. Co to będzie? Co to będzie? Yo, tak człowiek wygląda po treningu, gdy nie jeździł, nie wiem, miesiąc. Teraz Dila idzie w obroty i spacerek, ale mamy dzisiaj piękną pogodę, w ogóle do końca tygodnia ma tak być, więc super, superowo. Dila, co się chowasz tak za mną? No chodź tu, pokaż się. No idziemy na spacerek, potem na trawkę. Tak, rutynkę już znacie. I na 16.30 mam dopiero dzisiaj zajęcia, więc dzisiaj super. W końcu mogłam ubrać bordowy zestaw od Cavaliero. O, proszę bardzo. A w ogóle tak do kasztana ładnie bordowy pasuje. Bordowy, butelkowa zieleń i granatowy. To będą trzy topowe kolory na kasztana. Mam dla Was cudowną wiadomość, na którą wszyscy czekali. Cała kolekcja to nowa z Cavaliero jest już dostępna na stronie Horse & Pony. Cała kolekcja właśnie weszła, także możecie wchodzić, patrzeć, zamawiać. Ten bordowy przepiękny też jest oliwkowy. No tutaj Wam podsyłam linka, więc możecie kliknąć i od razu Was przeniesie na stronę tej nowej kolekcji. Pamiętajcie też o moim kodzie Aleksa, gdzie macie minus 15% zniżki na wszystko. I również pamiętajcie, że jest konkurs
aby wygrać bilety na Kawaliery w Warszawie. I jeśli już kupicie jakąś rzecz z tej nowej kolekcji Kawaliero, wstawicie w niej zdjęcie w jakiejś jesiennej odsłonie z koniem najlepiej i oznaczycie Paulę Morawską i Kawaliero, to macie szansę właśnie zgarnąć bilety na Kawaliadę. Także serdecznie, serdecznie zapraszam i zapraszam również do kupowania. Wiecie co? Nie wiem, czy ja wezmę w ogóle Dylę na spacer, bo tak wieje, że to jest jakaś tragedia. Ej, serio, aż konia szkoda na taką pogodę. Dzień dobry pani. Tak w ogóle? Liście zżerasz, które frunęły do stajni? Ale dobre liście. Nikola miała mieć dzisiaj też jazdę na Odysei, która tam stoi. Ale kurczę, na hali, hala cała chodzi, więc na hali odpada, bo Odyseja by się po prostu płoszyła od takiej różającej się hali. A na dworze też odpada, bo jeszcze by dostała Nikola z drzewa w łeb. Także odpuszczamy dzisiaj chyba wszystko. Powiem wam, że taka pogoda jest po prostu najgorsza dla koni i dla ich układu trawiennego. Wczoraj była śliczna pogoda, 20 stopni, ciśnienie w normie. A dzisiaj już wichura, ciśnienie gwałtownie obniżone i zimno. Także no, dla koni, które mają delikatny układ pokarmowy, to jest naprawdę tragedia. Już dzisiaj słyszałam o kolkach, słyszałam już dzisiaj o koniu, który wylądował prawie na stole operacyjnym. Także tak jak mówię, pogoda jest straszna dla nich. Zróbcie dzisiaj swoim konikom ciepły mesz. Nie trenujcie dzisiaj za dużo, dajcie im jakiś luźniejszy dzień i dajcie im dużo sianka do boksu, aby, wiecie, jak najlepiej zapobiec w tych trudnych warunkach. Ale na szczęście jelita Dili chodzą jak orkiestra, normalnie, jakby tam jakieś bębny rozbrzmiewały. Czuję się jak na jakimś statku podczas sztormu, no, nieźle daje. Dilka, miotki słodziak. Gdzie jest jakiś słodki dzisiaj? Ale ktoś ma tutaj dzisiaj chill. Bla bla bla. Taka rozluźniona jestem. Taka rozluźniona. Jojku, robimy masaż wewnętrznej strony wargi. O. Masaż warg robimy. Tak. Ja nie mogę. Dila, takie coś ci się podoba? Dila, jesteś u dentysty, robimy przegląd dziąseł. Mamy dziąsła. Tu mamy dęby. O. Jak pięknie pacjent otwiera. Uśmiech do zdjęcia. Uśmiech. Mówię wam, tu jest dzisiaj duża chillera. Duża chillera dzisiaj tu jest. Teraz czas na przytulaski. Się o mnie opierę. Jejku, noski, eskimoski. Ojoj, jaka miłość. Ej, ona całą łbem opiera się teraz o moją rękę. Tutaj. Dila, masz ciężki ten łeb, wiesz? No, ciężki masz łeb. Ciężki. Powiem wam, że dzisiejsza pogoda wcale nie będzie lepsza, bo już tak wieje, że to jest jakaś tragedia. Przyjechałam do Dilki zabrać ją na trawkę. Na 13.30 mam zajęcia w Poznaniu i do późnych godzin nocnych robiłam projekt. Pierwszy dzisiaj rano, jestem wpadnięta, ale skończyłam, także trzymajcie kciuki za piąteczkę, to by było dobrze. No, więc jeszcze trochę z nią pobędę i zacznę się ogarniać. Powiem wam, że zajęcia na 13.30 to jest dla mnie chyba ulubiona godzina. Wszystko mi pasuje. Wstanę sobie ze spokojem, pojadę do stajni, wrócę, zrobię śniadanko, właśnie sobie robię bułeczkę.
No i wszystko ze spokojem, dojadę do Poznania, potem skończę o jakiejś 17, wrócę, znowu pojadę do stajni i wszystko jakoś gra. A jak mam na 7, czy na 8, czy na 9, czy nawet na 10, to nie wyrabiam ze stajnią. No i Dila nie chodzi rano, także apeluję, aby więcej zajęć było na 13.30, bo dla mnie to jest po prostu idealnie. Nikola właśnie skończyła trening na Odysei. Mamy dobrą wiadomość dla Was, że będzie znowu odcinek Nikoli oczami, który poprowadziła Nikola. Jak się dzisiaj jeździło? Proszę nam powiedzieć. Na początku była tam impreza i śpiewała troszeczkę muzyki, bała się podjeżdżać w ogóle tej ściany. No ale potem rozgrzewka była i bardzo żem się kursowało na obie strony. Wątki porobione były. Tak. No ale więcej zobaczycie, jak tam było. Więcej wszystko zobaczycie na vlogu. Pokaż się. Spacerek z rana we mgle. Piękny jesienny vibe. Ej, ja nie wiem, kiedy nam to zleciało, ale jutro jest już równy miesiąc od operacji i zaczynamy już stępować pół godziny dwa razy dziennie. Szok! Ja po prostu ja się czuję, jakby to tydzień dopiero minął, a to już miesiąc od powrotu Dili i 5 tygodni od operacji, tak. No, szok. Ale jest dzisiaj pięknie. Tam widać pastwiska. Pięknie. Dilka się pasie. Jak krowa. Zobaczcie, jak ona ładnie idzie. Łeb przy moim ramieniu. Normalnie jak pies przy nodze. Nie? Ale mamy piękną, złotą jesień. Normalnie tylko sesję robić. Ja już chyba Dili zrobiłam milion zdjęć podczas 10-minutowego spaceru. Dzień dobry wszystkim, o poranku, ja dotarłam właśnie na uczelnię i zaczynam tygodniowy maraton. Serio, po prostu przez cały tydzień mam zajęcia od 9 do 20. Ja nie wiem, jak to będzie u Dili, będę bardzo, bardzo późno codziennie, także masakra, muszę to jakoś przeżyć. Maraton. No, ale zdecydowałam się na catering dietetyczny, abym miała co jeść, bo w sumie nie brałam tego, żeby schudnąć czy coś, bo schudnąć nie chcę, ale właśnie po to, abym miała co jeść, bo mam tak małe przerwy w ogóle między zajęciami, że nawet bym nie zdążyła nigdzie podejść na jedzonko, a nie jest cały dzień, to kiepsko, także zobaczymy, jak to będzie. Może mam nadzieję, że jedzonko będzie dobre. Na śniadanie, słuchajcie, mamy dzisiaj kokosową owsiankę z musem malinowym. Także zaraz będzie jedzone. Skończyłam psychiatrię, idę na biomechanikę i mamy drugie śniadanko. Domowe batony musli z daktylami. Za daktylami niezbyt przepadam, więc dam Dili, bo Dila uwielbia. Ale batony mega smaczne, także... Kolejne śniadanko. Ej, serio, kocham to żarcie w pudełkach. Korek taki, że nie idzie przejechać i stoję od dobrych kilkunastu minut, kilkunastu i nie głoduję, bo mam pudełeczkę przy sobie. Ciekawe, czy zdążę na kolejne zajęcia. Kocham Poznań i korki, uwielbiam. W ogóle na stronie City Diet jest rozpisane całe menu, które jest na ten tydzień i jakie dania, ale ja nie patrzę, ja chcę mieć niespodziankę, bo to jest taka
satysfakcja rano patrzeć, co kurier za jedzonko przyniósł. Więc ja sobie robię niespodziankę i nie patrzę, co będzie w tym tygodniu. Spacer przed zajęciami musi być, nie? O Jezu, co to za dziki ogier? Ja nie mogę. Tak, to jest tyle o poranku. Na zakończenie dnia to również spacer, mimo że jest w 9:30. Jest 20, a ja jestem już w domu, bo wypuścili nas prawie godzinę dzisiaj wcześniej, także super, mam godzinę do przodu. Zaraz jadę do Dili ją ogarnąć, ale pokażę wam jeszcze dwie paczki, które do mnie przyszły. Pierwsza paczuszka przyszła z naszego ukochanego Horse Line'a i dotarła do nas dostawa suplementów. Ojku, oczywiście płyn Chondro Care, Joint Care na stawy, bo już nam się skończył nam się wczoraj i dzisiaj idealnie przyszedł, także super. Dila teraz tym bardziej musi dostawać płyn na stawy, ponieważ z tego co wyczytałam, klaczy w ciąży trzeba podawać teraz już od 7 miesiąca, ponieważ źrebak bardzo intensywnie teraz rośnie, co widać po jej brzuchu, i trzeba nogi wspomóc. I przyszedł jeszcze zapas probiotyków, dwie butelki sobie zamówiłam, bo on szybko idzie dosyć. No a żeby co chwilę nie zamawiać, to dwie od razu na żołądek i na zdrowy układ pokarmowy. Teraz szczególnie jak jest po operacji, plus jest taka kiepska pogoda, no i plus jest w ciąży i wszystko naraz. Także probiotyk jak najbardziej musi teraz cały czas dostawać. Pamiętajcie o moim kodziku Alexa10 na cały asortyment Horseline. I teraz weszły bardzo fajne suplementy na odporność również dla koni, także możecie odwiedzić stronę i coś tam sobie ciekawego zobaczyć. Uwaga, uwaga, druga paczka to jest kolejny kalendarz adwentowy, ale tym razem zamówiłam go dla Nicoli, ponieważ jest to kalendarz adwentowy dla królików, w sumie dla gryconi, ale w naszym przypadku dla królików. Zamówiłam go z Niemiec, z marki JR Farm, nie wiem, Nicola powiedziała, że on jest najlepszy i bardzo by go chciała, także jej sprowadziłam z Niemiec i serio, zamówiłam go w niedzielę i w poniedziałek po południu już przyszedł, czy we wtorek rano, bardzo szybko z tych Niemiec przyszedł. Kosztował 9,24 euro. No i tutaj są bardzo takie naturalne, ziołowe smakołyki dla gryzoni. Także zobaczymy, będziemy otwierać wraz z królikami. Sorry za syf tam z tyłu i nie umyte lustro, nie patrzcie. W końcu się kiedyś za ten syf wezmę. No i wyglądam, ostatnio byłam na zakupach, sobie w końcu coś... Hello, szczurku. To jest przeciąganie liny z Dilą. Dila mi robi Squid Game i nie chce iść na spacer. Co teraz mnie atakujesz, byku? Uciekam. Jeżdżę sobie razem z Nicolą. Trening dwóch sióstr. W końcu możemy razem pojeździć. Nie, Rudy? Takiej odsłonie to mnie chyba jeszcze nie widzieliście. Ale jadę dzisiaj z Matiem na wesele i właśnie wyszłam od fryzjera. Także loczki muszą być. No muszę się trochę pospieszyć, wbić się w kieckę i jedziemy dzisiaj się zabawić.
kogo my tu mamy? Zaprzyj stojniaczkę. Siedzą sobie właśnie na Rudym. Zobaczcie, jaki matching znowu. A tutaj kto chodzi przy nas? Kto tu jest? Dilunia? Dilunia beczuszka wielka. Wypuściłam ją dzisiaj pierwszy raz na mały padoczek, żeby zobaczyć, jak się zachowuje, bo od przyszłego tygodnia już może wychodzić właśnie na cały dzień na małe padoki. I zachowuje się mega grzecznie. Nic nie robi, nic nie odwala, także super. Rudy o zachodzie słońca to normalnie bajka. Tak się mieni. Dilo. Dzień dobry. Mamuśku. Chodź z nami sobie pojeździsz. Nikola sobie tutaj trenuje. Na dworze w końcu. O, przejścia robi. A tam gdzieś jest Dila. Wcina trawę. Nikola właśnie do mnie mówi: ej Ola, ale mam dzisiaj dobry dzień, tak czuję tego konia, tak mi się dobrze jeździ na Odysei, że gdybym sama zagalopowała, to bym nawet nie spadła i bym jechała. No i nie minęła chwila, nie wiem, czy Nikola sama zagalopowała, czy Odysei zagalopowała, ale galopowały w pełną siadzie. W końcu, bez ląży. Proszę, jaki pełny siad. Ho, 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 ho. Nikola robi dzisiaj bardzo dużo przejść i widać po Odysei, jak się jej super rozluźnia, z głową w dół schodzi. Ma takie fajne momenty. No i właśnie Nikola dzisiaj ćwiczy przejścia, aby robić je od dosiadu, nie używać ręki, aby wszystko wyglądało tak płynnie. Dzisiaj typowa ujeżdżeniówka. O, super przejście. Tak.